Witam Was tutaj, cześć, Wząż, i zapraszam Was już teraz na kolejne podsumowanie takiej tutaj z meta, bym bardziej powiedział. Jak widzimy, tak wyglądały tutaj komanda montażowa 06 przy stacji księcia Janusza. Mamy tutaj dokładnie pokazane tarcze, Krystynę i Elizabeth. Tak wyglądały jeszcze w grudniu 2020 roku. Obydwie tutaj sobie siedziały, dowiedziły się parę dni wcześniej i no i trzeba było zobaczyć, jak to wygląda z góry. Tu mamy kołyski, które widać, na których już za chwilę, no teraz to już są wyjęte, ale za chwilę na zdjęciach zobaczycie, jak zostały wyjmowane i bardzo ładnie tutaj to widać, właśnie te kołyski z góry. Ponadto możemy sobie zobaczyć, jak wyglądały też nasze tutaj, no tarcze na dole. Tam jeszcze widać, że są łączone różne części, no i same haki są przecież przyczepiane w międzyczasie, więc w międzyczasie, no chwilę to trwało, tak? Mamy grudzień, a teraz tutaj już jest zupełnie inna data. Trochę czekaliśmy w styczniu, aż będą wyjęte, ale sądzę, że i tak dosyć szybko to poszło. No Krystyna najdłużej przy tym siedziała, ale to wiadomo. Także tak to wygląda. No i zobaczmy sobie, proszę bardzo, to jest pierwsza tarcza. Pierwsza tarcza została, to była Krystyna, pierwsza tutaj dotarła. Jak widzimy, jest wyjmowana. Tak ona i o tą, proszę bardzo, wygląda. Wyjmowanie no, nie trwało długo. Całość się zakończyła około godziny 10:50, tak mniej więcej 10:45, jakoś tak około. Tutaj długo w powietrzu była też, wisiała, bo musieli ją dokładnie dostawić właśnie do kołyski, co tutaj bardzo dobrze widać. No i no, całkiem sprawnie, nie widziałem żadnych tutaj problemów, ale tam, ja tam byłem za płotem, więc też dużo nie było widać. Tutaj teraz to dużo widać. Oczywiście na ulicy Gruczewskiej jest dosyć ładnie zwężona była ulica, no bo wiadomo, dźwig z całym tutaj ciężarami od drugiej strony dla przeciwwagi musiało mieć tutaj niezłe miejsce, więc Gruczewska została zwężona do dwóch pasów w każdą z dwóch pasów łącznie. No i to trochę zmniejszyło, także bus pasu nie ma. To może i na plus. Aktualnie, chwilowo. Dźwig też ładnie można tutaj sobie patrzeć i oglądać, bo on co chwilę sam się przesuwa w jedną czy w drugą stronę na gąsienicach. Taka ciekawostka, że nie tylko się kręcił wokół własnej osi, on faktycznie jeszcze się przemieszczał w lewo i w prawo. Tak wyglądało to po wyjęciu tarczy, więc proszę bardzo, zdjęcia może nie są najbardziej stabilne, ale widać ładnie tarczę. Pierwszą, czyli tak jak mówiłem, to jest Krystyna. I tutaj kołyskę na drugą tarczę. Ja do końca nie wiem, jak one zostały tutaj przełożone, czy kołyski były przekładane, czy tarcza była przesunięta, pewnie kołyska była przełożona. I później mamy wyjęcie, no jest tutaj, było ciemno, źle ustawiłem ekspozycję na początku, ale później już jest całkiem nieźle, ekspozycję. Czas za krótki ustawiłem. No i proszę bardzo, tutaj już ładniej nam się wykręca, jest niestety trochę prześwietlona na to. Da się wybaczyć przy takich warunkach oświetleniowych. Zdjęcia oczywiście metro ma z drona, widziałem, ale nie widziałem ich na ostatnim filmie, więc zobaczymy. Ewidentnie latał dron i to było od metra, bo on postartował z środka placu budowy. No i tutaj tak samo, bardzo sprawnie im to poszło i to była już druga tarcza, czyli druga to była Elizabeth, która jej wyjmowanie skończyło się tak mniej więcej około godziny 16:40. Z minutami, tam 45, 44, około jakiegoś tego czasu. Tutaj widziałem, że teraz była podniesiona do góry jeszcze i udało mi się tutaj nagrać na tym jeszcze filmie, jak już faktycznie żuraw dźwig został ściągnięty w dół z łańcuchami na efekt tutaj, że o, już to się skończyło. Tak wyglądało to wszystko jeszcze w trakcie ciągnięcia, z wyjmowania tarczy, no to oczywiście trzeba było ją wykręcać tarczy, no bo wiadomo, że sam z siebie dźwig nie jest w stanie dokładnie ustawić. No i tutaj właśnie widać, że pracownicy ściągali ją linami, żeby odpowiednio na kołysce tutaj została postawiona. No i tutaj też samo stawianie jej na kołysce, żeby nam się nie sturlała nigdzie, jest bardzo ważne, bo ona stoi na dosyć małym, bym powiedział, tydanie, w sensie na tym zaokrągleniu. No i tak to wyglądało na sam koniec, czyli jedna tarcza, tutaj tak jak mówiłem, Elizabeth stoi na przodzie i Krystyna z tyłu stoi. Po nich w ogóle nie wiedzieć, która to jest która tarcza niestety, tylko dlatego, że wiem, która była, która wyjęta, to da się jeszcze jako tako ogarnąć, w sensie która z którego otworu. O, to może bardziej. No i tak tutaj widać drugą tarczę, jest oto, i proszę bardzo, też schowana. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!